Nie planowałem tego. Po rozczarowaniu, jakim moim zdaniem okazało się nowe Renault Clio, małego crossovera o dziwnej nazwie Captur postanowiłem zignorować. Ale w komentarzach prosiliście o test tego samochodu, więc przed samą Wigilią dodzwoniłem się do Renault i udało mi się wcisnąć na krótki test w nieodległym terminie. Ceny zaczynają się od niecałych 55 tysięcy złotych, to mniej więcej poziom cenowy Peugeot 2008, ale sporo mniej niż Opel Mokka. Oczywiście ten samochód, który widzicie w obrazku, nie kosztuje 55 tysięcy złotych, ale bliżej 75 tysięcy plus 3-4 tysiące w wyposażeniu dodatkowym. Ale wygląda na tyle ciekawie, że chcę sprawdzić, jak jeździ. Ale zanim do tego dojdziemy, szybki przegląd najważniejszych punktów. Pod maską czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1200 cm3 i mocy 120 koni mechanicznych to lepszy wybór niż trzycylindrowa jednostka 09 TCE. Ta wersja silnikowa kosztuje mniej więcej tyle samo co diesel. Bagażnik o pojemności 377 litrów jest minimalnie większy niż w Oplu i Peugeot. Są haczyki na zakupy i jest praktyczna podwójna podłoga, dzięki której po złożeniu oparć tylnych siedzeń uzyskujemy płaską przestrzeń ładunkową. Z tyłu jest sporo miejsca nad głową i na nogi, chyba że przesuniemy całą ławkę do przodu, zwiększając tym samym przestrzeń bagażową. Co ciekawe, podłoga nie jest płaska. Jest to o tyle dziwne, że Renault Captur występuje tylko z napędem na przednią oś. I widzicie te elastyczne sznurki? To pozostałość z koncepcyjnego Renault Captur, gdzie całe fotele były zrobione z takich właśnie strun. To rozwiązanie ma dwie wady. Po pierwsze, niewiele co się tu utrzyma. A po drugie, wyobraźcie sobie swoje dzieci albo pijanych kolegów. A propos dzieci i pijanych kolegów, Renault proponuje zdejmowane pokrowce, które można w razie czego wyprać. Pewnie nie będziecie tego robić często, ale sprawdzę, czy to łatwe. Z przodu mam déjà vu z Renault Clio i tak jak w Renault Clio, niestety tu także nie ma szaleństwa z uchwytami na napoje. Za to jest najfajniejszy schowek, jaki kiedykolwiek widziałem w samochodzie. Ten egzemplarz wyposażony jest m.in. w automatyczną klimatyzację, nawigację i kamerę cofania. System multimedialny AirLink jest prosty w obsłudze i motywuje do oszczędnej jazdy. Bardziej spostrzegawczy z Was pewnie już zauważyli, że ten testowy Captur wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów. Dwusprzęgłową, jeśli jesteście analno-retentywni. W przypadku 120-konnego silnika 1.2 to jedyna możliwość. Manualne skrzynie biegów to z kolei jedyna opcja w przypadku silników 09 TCE i 1.5 DCI. Do spokojnej jazdy po mieście automat wystarczy w zupełności. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy chcemy wykonywać gwałtowniejsze manewry. Żeby zaoszczędzić na paliwie, przez większość czasu powinniśmy tym samochodem jeździć w trybie eko. Niestety tryb eko dławi pracę silnika i skrzyni biegów. W związku z tym, jeśli chcemy na przykład wyprzedzić, naciskamy pedał gazu, nic się nie dzieje. Lepiej jest wcześniej nacisnąć przycisk eko, wyłączyć tryb eko i wtedy silnik i skrzynia biegów reagują szybciej. Problem z tym jest taki, że ten przycisk eko umieszczony jest gdzieś tu na dole obok skrzyni biegów i obok trzeciego guzika do obsługi tempomatu, więc znalezienie go w nagłej sytuacji może nastręczać problemów. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie około 6,5 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Obawiam się jednak, że wynik ten został wyśrubowany na potrzeby testów emisji. Przy bardzo spokojnej jeździe udało mi się uzyskać wynik na poziomie 6,5 litra, a i to nie było łatwe.
Renault Captur to jeden z tych samochodów, który nawet jeśli nie jest specjalnie angażujący w prowadzeniu, to i tak daje wielką frajdę z jazdy. Tak, jest głośny i trzęsie na wertepach, ale mam wrażenie, że za każdym zakrętem czeka na mnie jakaś przygoda. I to nawet jeśli wysoki krawężnik to wszystko, na co Captur może sobie pozwolić. Przyznaję, niewiele sobie obiecywałem po Renault Captur, ale jestem nim bardzo mile zaskoczony. Samochód okazał się być o wiele fajniejszy niż tego oczekiwałem. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym bardziej może przypaść do gustu wyrafinowany design Peugeot 2008, ale Renault Captur to samochód, który jestem sobie w stanie wyobrazić w swoim garażu. Jeśli szukasz małego crossovera, obejrzyj moje testy Peugeot 2008 i Opla Mokki. Jeśli masz uwagi lub pytania, komentuj pod filmem. Więcej testów znajdziesz tu. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał.